Witam na nocnym graniu z Retro Piwnicy. Dziś przygotowałem dwie gry. Tak jak tutaj widać. No dobra, widać trzy foldery. Tyle tylko, że pierwsze te dwa to wydaje mi się, że to jest ta sama gra. E-body, E-man. E-body była to chyba jedna z pierwszych wersji, pierwsza jakaś tam kompilacja. Natomiast w latach późniejszych autor, czy tam jeden z autorów, zdaje się, że przekompilował tą gierkę i powstała troszeczkę bogatsza pod względem audio oraz tam minimalnie zmieniona kolorystycznie gra już pod inną nazwą. Zatem ja uruchomię grę z folderu E-Man, natomiast drugim tytułem to będzie Pinball F, czyli Pinball Fantasies. Zatem zacznijmy sobie od tej pierwszej gierki, czyli troszkę postrzelamy, poskaczemy. Sprawdzamy jeszcze config. Tak jak widać, dziś znowu będziemy korzystać z Covoxa. Potwierdzamy i odpalamy Electroman. Press fire to play. W pierwszej wersji tu praktycznie wszystko było, te tekstury w jednym kolorze, zielone. Także tutaj jakieś urozmaicenie jest, no i są dodane na pewno odgłosy, jak ten człowieczek, ten, czy to jest robocik, czy nie wiem dokładnie, ale po prostu są oddane odgłosy z głośnika w tym momencie, jak on chodzi. Dobra, no to próbujemy troszkę w to zagrać. Przy teście, przy sprawdzeniu tego Covoxa, akurat ta gierka mi się spodobała, tylko w tej wersji pierwszej. I właśnie ją chciałem przygotować, ale że natrafiłem na tą bogatszą troszkę, no to postanowiłem, że jednak odpalę tą wersję. Tu mam jakieś pola, gdzie możemy się jakby teleportować w inne miejsca. Także korzystamy z tego. Zbieramy jakieś paczuszki czy jakieś butelki, nie wiem co to jest, co nam daje po prostu dodatkowe jakby energię do strzelania. W tym momencie już możemy strzelać. Na dole są wskaźniki. Ten po prawej to ogólna chyba, ogólny jakby sposób strzału. Natomiast ten po lewej, czy tam moc, nie wiem jak to nazwać. A ten po lewej to chyba sygnalizuje ilość strzałów. Tylko nie wiem jak to się na liczby przekłada, ale jak zabraknie tego po lewej, no to nie będę mógł strzelać. Tu sobie przeskoczymy. Tego robocika przeskoczymy i go od razu zdejmiemy. Może udałoby się jakoś ten pierwszy level tu przejść. Zobaczymy jak to tu wygląda. Ładnie Covox się spisuje, ładne te dźwięki idą. Nie marnujemy tych strzałów, bo może ich zabraknąć. O, tu tak, to jest akumulator chyba, czy jakaś bateria, dokładnie nie wiem, ale i to nas doładowuje w sumie. Doładowuje nam ten wskaźnik po prawej, ale też w pewnym momencie nam przybywa tego po lewej. O, w tym. Tu już mam mocniejsze. Przybyło mi tego po prawej i moje wystrzały są teraz jakby takie potrójne. Znowu mi jeden kwadracik przybył. Zaraz uzbroimy tego elektrycznego człowieczka. Idziemy, zobaczymy dokąd tu dojdziemy. Trochę taki labirynt, bo tu
Nie ma podglądu żadnej mapki. Jak tu iść? O, to jest dopiero wystrzał. Wcześniej tak to nie działało. To sobie przeczekamy. Dobra. Te budki telefoniczne chyba można niszczyć, ale ja nie będę tracił strzałów na to coś. Tutaj zaraz, żeby... Ło, było blisko. Teraz mam jakieś dziwaczne wystrzały. Tutaj strzałki pokazują w dół. A może pójdziemy najpierw tutaj w tą stronę, zobaczymy. Ajaj, o właśnie. I to jest to... To niestety, że jak skuszę, to tutaj wracam do tego punktu początkowego. Chyba trzeba jakiś checkpoint zaliczyć, żeby od niego grać dalej. A mi zdaje się, nie udało się tego jeszcze. Także ten fragment trzeba powtórzyć. Musimy trochę podładować te baterie. To przejdziemy tu znowu. I tu zaraz też była. Już mam te potrójne. Tylko, że jak wezmę tą, to chyba znowu mi się zmieni wystrzał na ten taki dziwaczny. Na taką falę jakby uderzeniową. Wydaje mi się, że te naboje chyba były lepsze. Szczególnie ten, który jak się wystrzeliło, to leciał i wszystkie robociki niszczył po drodze. Ten właśnie, to takie coś, żeby mieć. O nie, to teraz jak wezmę chyba tą baterię, to niby mi tutaj przybył kwadracik, ale teraz mam te dziwne wystrzały, które działają z bliska lepiej niż z daleka. Dobra, skradamy się. No właśnie. A tu mnie ta strzałka zablokowała troszkę. No co, pójdziemy w dół, skoro te strzałki w dół pokazują, to już tam nie będę ryzykował, ale teraz może pójdziemy najpierw w lewo. Tu sobie przeskoczymy. Tu, o, jakiś element, tu jest jakaś karta. Coś złapałem. Nie wiem, co to jest. Możemy się teleportować. A to pewnie jest checkpoint. Tak? O, to pewnie jest checkpoint. Dobra. Tak podejrzewam, czyli teraz ewentualnie jak skuszę, to powinienem grać z tego miejsca. O, ile tu jest. Ale tu akurat nic nie ma do zebrania. Tylko natraciłem... A. No, przy okazji przetestowałem, że faktycznie to był checkpoint. Czyli tam wiem, że nie ma po co iść, bo tylko naboje stracę. No to idziemy w drugą stronę. Dobra, te dwa zdjęte. A tu jaki niski korytarz, ciekawe, co ja mam się tam wczołgać? Nad nim. Tam jest jakaś bateria. Na szczęście ta gierka, z tego co widzę, nie jest na czas. Także można sobie tu się pozastanawiać. O. Tu możemy się teleportować.
Aha, i co tu jest? Nic tu nie ma. Następna możliwość teleportacji tam była. A i muszę skakać. Przejdźmy w tą stronę. No, tu byłem, to po prostu jest ta dolna część. Nie wiem, czy to warto iść. Nic tu nie ugram. Czyli jak spróbujemy się teleportować stąd, to gdzie to mnie zaniesie? Tu. Nie, ja chcę się dostać z powrotem tam na dół, więc chyba trzeba tędy zejść. O, to ten niski korytarz, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób mam tym robocikiem wejść do środka. Znaczy robocikiem, nie wiem, czy to jest robot. Może to jest robokop. Dobra, niech będzie, że to jest robot. No i znowu mnie tu przeniosło. Czyli... Czyli tędy nic nie zdziałam. Czyli tak muszę iść w tą stronę. No normalnie labirynt. No to już wszyscy są zdjęci, więc tym stopniem wyżej. Pewnie z tego miejsca muszę się znowu teleportować, żeby... Tu już i tak miałem zahaczone. Żeby teraz tylko nie oberwać tutaj. No i teraz jestem dopiero na tym dolnym korytarzu. Dobra, to będziemy szli dołem. Zobaczymy, dokąd tu się uda dojść. Tu wiadomo, żeby się nie teleportować, bo znowu się zapętlę, to idziemy w prawo. Cóż to za jakieś siatki, czy jakieś konstrukcje? No i teraz trzeba odpowiednio szybko zeskoczyć, chyba żeby kawałek tu... Dobra, w prawo na razie. Tu jest bateria, a mi się chyba w tym momencie przyda ta bateria. Ej! Lecieć. Uff! Dobra, teraz się cofniemy i pójdziemy tam w lewo. Znowu bateria. No dobra, ale jak mam teraz stąd wyjść? Tam jeszcze na górze była chyba teleportacja, tak? Dobra, sprawdźmy, dokąd mnie to zaniesie. O, faktycznie. Jest inne miejsce. A to co to jest? Pewnie kto strzela, to stracę nabój. Dobra, jaka to częstotliwość tych wystrzałów? Aj, prosto. Prosto w tamto. Trzeba sobie popatrzeć, z jaką szybkością, który gdzie strzela. Szkoda, że to się znowu pojawia. To co raz zniszczyłem, zebrałem, mi się wydaje, że powinno już być zebrane i zniszczone. Tak, tu nie wchodzić, nie teleportować się, tylko iść dalej. Ło, normalnie o włos. Dobra, gramy już do pierwszej skuchy. Jak już skuszę, to zmieniamy chyba gierkę, bo sądziłem, że to jest też jakieś łatwiejsze troszkę. Wydaje się to proste, ale
łatwo się nadziać na jakiś wystrzał. Uda mi się znowu? Jest. I jeszcze raz w górę. I teleportacja. O. Dobra, teraz udało się przenieść ten fragment. Znowu jakaś teleportacja. O, jest checkpoint. Ale nie mam... Mam na czerwono, nie mogę strzelać. Pusty magazynek. Muszę coś złapać. Jakąś baterię. Tu dam radę wskoczyć. A, dam, ale... Dobra, to nie wiem, czy iść górą, czy dołem. Spróbujmy może dołem. Najpierw. Jak się nic nie uda znaleźć, to wtedy na górę. Muszę przeskakiwać nad nimi. O, jest bateria. Dobra, no to zaraz... Chyba też będę przez... A, nie wiedziałem, że jak podskoczę, to też zahaczę. Jeszcze raz idę po nią. Miałem do skuchy grać, ale skoro checkpoint się udało zaliczyć jeden, to... Ciężko sobie odmówić dalej. Tu przeczekam chwilę. Czyli tu trzeba uważać, bo jak wyskoczę tą głową, tam wysoko dosyć sięga. Czyli teraz jakbym poszedł górą i tu bym doszedł, to można iść faktycznie gdzieś dalej. Dobra, muszę chyba go strącić, no bo jak nie będę ryzykował wyskoku, bo tamten tam nisko chodzi. Jeszcze pewnie kilka strzałów mam. Tu nie wskoczę, to jeszcze dalej. Tu dopiero mogę wskoczyć chyba. Uff. Straciłem. Ale chyba jeszcze mogę strzelać. Dobra. Już teraz to muszę strzelać, bo... Rany, zaraz nie będę mógł. I spadłem. Aj. No dobra. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba. Dosyć wciągająca. Fajnie się w to gra. Gierka pod DOSa. Elegancka w sumie, kolorowa. Na Kowoksie też ładnie współpracuje. Dobra. Zobaczmy tego pinballa. Ogólnie to nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz w jakiegokolwiek pinballa grałem. A że ostatnio wam tego pinballa nie pokazałem, tylko dźwięki z niego, tak myślę, że dzisiaj zajrzymy. Sprawdzimy chociaż, jak to wygląda, bo ani nie jestem żadnym dobrym graczem w pinballe, ani też chyba do tej pory nie przepadałem za takimi grami. No, ale trzeba sprawdzić. I teraz jeszcze raz sprawdzimy, jakie tu są ustawienia dźwięku. Tutaj mamy DA konwerter. Wchodzimy w to, wybieramy LPT1. Tutaj nawet wykrył, że jakość dźwięku na maksimum mi ustawił. Akurat dzisiaj mam Kovoxa podpiętego pod Pentiuma 166 MMX. Zatem no tak, no tutaj faktycznie procesor ma moc, więc niech będzie maksimum. Troszkę w tle słychać wentylatorek na procesorze. Dobra, odpalamy. W 640x480 gierka się uruchamia. Dobra, cóż to mogę tu wcisnąć? F1, F2. Tu coś się... Aha, tu jest spis. Partyland, Speed Devils, Billion Dollar,
O, trójka, F3 brzmi ciekawie. Bilion dolar. Okej. Okay. Dźwięki ładne. Dobra, Enter. Control. Lewy i prawy control. Sterujemy tymi rączkami, nie wiem, do odbijania, czy jak to tam się nazywa, uchwytami. Nie znam tych profesjonalnych nazw. No, wypada te kuleczka. Ładuj pan. Strzelamy. Trzeba coś tu ugrać przecież. To, że nie umiem w to grać, nie znaczy, że nie da się nic ugrać. Tak, trzeba troszkę podbijać, to się napunktuje. Z lewej na prawo. Bo to chyba mniej więcej o to chodzi. Tu sobie przygotować i bach. I bach, pociągnąć z lewej, z prawej. I do góry. A, bo było blisko. No, taka dosyć szybka gierka. Gdzie ona tam wpadła? Zaginęła, czy co? Co, już koniec? Nie, gdzieś tam jest, na górze. O, i wypadła mi, no. Jakiś bonus. Jakieś punkciki tu się zbiera. Dobra. Jak na DOSa, to nieźle wygląda ta gra. W sumie innych pinbali nie odpalałem, to... Nie wiem, jak inne by się prezentowały. O, przyblokowałem, bo już chciała uciekać środkiem. O, wypadnie. Co, jak tam wpadnie, to już nie ma możliwości, żeby ją zatrzymać. Musi przepaść. Dobra, strzałką w dół się naciąga tą sprężynę. Puszcza się i kuleczka wyskakuje. Natomiast sterowanie, odbijanie, tak jak wcześniej mówiłem, prawy, lewy, kontrol. Dobra, game over. Jakieś 901 tysięcy ugrałem, tak? Dobra, jak wrócić do tamtego menu? Quit, ale czy to mi do DOSa wróci, czy... Nie, tutaj. Bo wzięliśmy F3. Teraz co tam jeszcze było? Czyli to są chyba różne te F5, to jakieś opcje nawet są. Zajrzyjmy do... Aha! Scrolling można jeszcze przyspieszyć. Ile mam tych kul mieć? 5. Dobra, niech będzie tak, jak jest domyślnie. Czyli co teraz? Od F1 do F5. Wybierzmy jeszcze coś. Pokażcie ten spis, gdzie on tam był. Dobra, weźmiemy tą F5, zobaczymy. Nie, F5 to było menu, co ja mówię. To jest do F4, a F5 to menu, tak? Czyli F4 weźmy, ostatnią. Ostatni układ. Jak to się tu... Jakieś potworki. Dobra, czyli co, Enter i... Kulka siedzi, no to sprężynujemy ją. Hop. Wypadnie znowu. Nie, wróciła. O dziwo wróciła w jakimś magiczny sposób. Te odgłosy fajne tu są.
Nie no, dźwiękowo naprawdę ta gierka jest super według mnie. To duży plus właśnie za muzykę, za efekty dźwiękowe, jakie są w tej grze. No, przypominam, że gramy ciągle z Kovoxa. Celowo nie wkładałem żadnej karty, żeby sobie dalej pobawić się troszkę tym Kovoxikiem. O, wypadło. Dobra, no, tą rozgrywkę do końca i pewnie trzeba będzie kończyć. Zobaczymy, ile tu się uda ugrać. Tam było coś 900 parę tysięcy, 901 chyba. O, i wypadnie, no. Nie no, tak, jak w takim tempie będę tracił te kulki, to... Ciekawe, czy to poukładane też są od najtrudniejszej, bo teraz teoretycznie ostatnia, jeżeli tak jest ułożone, że ostatnia to najtrudniejsza, no to może nie jest tak tragicznie. Dobra, trzeba się troszkę skupić i napunktować. Odbijamy, o, i bach. Może jakiś bonusik złapiemy punktowy? Łoch. Przytrzymaj i uderzyć. Zablokować i uderzyć. Ciekawe, czy są jakieś metody, techniki gry w pinballa. Czy to po prostu jak się uda. $708 000, ale jeszcze mam kulkę. Jedziemy wciąż w grze. Teraz tylko, żeby nie wypadło środkiem. O! Udało się przytrzymać. Nie! Wow. Jakimś cudem to podbijam. Sam nie wiem jak. I mocno teraz. Troszkę przypunktować. Ojojojojoj. Ja teraz nie wyciągnę jej. Co, dajcie, jeszcze jedna będzie? Czy to już... Chyba będzie game over. Game over. Tym razem 707... Nie, chwilę. Ile tam było? To 700 tysięcy czy 7 milionów? Bo już nie zdążyłem przeczytać. No dobra, w każdym bądź razie troszkę się udało pograć. W sumie może być taka gra. Troszkę podbijać sobie tą kulkę. Przypunktować. Dźwięki fajne, to się dosyć dobrze gra. Graficznie też niczego sobie. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Czołem! Jak stąd wyjść?